Hej, ja jestem Przemek i jako, że w internecie pojawiły się ponownie szokujące doniesienia dotyczące przyszłej aktualizacji CSGO, postanowiłem, tak jak obiecałem, ją wam przedstawić. Czy już wkrótce pojawią się skiny na modele postaci, którymi gramy, innymi słowy ubrania? Pewne doniesienia na to wskazują, a jeżeli chcesz wygrać taką przecudną hiperbestię od M4N1S, to nic prostszego. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, zostaw lajka pod tym filmem i napisz w komentarzu jedziem z tym śledziem. Wyniki wszystkich konkursów pojawią się w tym tygodniu na mojej grupie PBG Team, także dołączajcie. No to jedziemy z tym śledziem. Cały ten pomysł z tymi skinami na modele postaci, czy też po prostu ubraniami, brzmi abstrakcyjnie. Jednak Valve, jak wiemy, potrafi nas zaskoczyć. Bo czy tak naprawdę rzeczywiście potrzebujemy aż tylu możliwości personalizacji gry? Raczej nie. Nam graczom zależy bardziej na poprawie jakości rozgrywki, a nie na nowych bajerach. Ale przejdźmy do konkretów. Na pewnym forum pojawił się temat, jakoby znowu w plikach gry pojawiły się pliki wskazujące na to, że wspomniane skiny do postaci się pojawią. Czy te doniesienia są prawdziwe? Przecież jakiś czas temu mówiłem wam o skinach do granatów, czy też bloszkach do broni, więc pomyślicie sobie, że ja to jakoś wymyślam albo w ogóle bredzę, ale nie, niestety tak nie jest. Dowody na planowane wprowadzenie tych wszystkich rzeczy istnieją naprawdę. Pamiętacie sytuację z rękawiczkami? Wtedy też nikt nie wierzył, że taki abstrakcyjny pomysł zostanie zrealizowany, a jednak. Moim zdaniem Valve, udostępniając te wszystkie różne ukryte pliki przedwcześnie, nie robi tego przypadkowo. Chce wybadać teren i zobaczyć, jakie jest nastawienie graczy do tych zmian i powoli będzie je wprowadzać. O ile CSGO przedwcześnie upadnie, bo spadek graczy jest w tym momencie ogromny. Czy czeka nas nowa skrzynka z ubraniami w CSGO? Boże, jak to brzmi. Wariant, że będziemy musieli płacić za ten dodatek, jest bardzo prawdopodobny, aczkolwiek możliwy jest także inny sposób na rozwiązanie tego pomysłu. Popatrzcie tylko, jak niedopracowane są modele postaci po im dokładnym przyjrzeniu się. Może po prostu Valve będzie poprawiało i jednocześnie odświeżało ich wygląd poprzez dodanie różnych ubiorów, które będą charakterystyczne dla danej mapy? Moim zdaniem ten pomysł byłby świetny. Wy zresztą pewnie macie na tę sprawę podobny pogląd jak ja. Bo czy naprawdę płacilibyście za skin na postać, którą gracie? Ten pomysł jest gorszy niż braloczki i skiny granaty razem wzięte. No ale cóż, może w niedalekiej przyszłości będziemy mogli pobawić się w szafiarki i raptownie jak grzyby po deszczu pojawią się youtuberki, które będą dobierać najlepsze stylizacje na naszą postać do CSGO. Trochę popłynąłem, ale sami widzicie, jak abstrakcyjny jest plan Valve. A skoro jesteśmy w sumie przy youtuberkach i tych wszystkich ubiorach, to jeżeli chcesz dostać serduszko ode mnie pod swoim zdjęciem na Instagramie, to mnie tam najpierw zaobserwuj, link w opisie. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co myślicie o tej przyszłej aktualizacji? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, chętnie się do niej włączę. Moi drodzy, jeżeli odcinek wam się spodobał i chcecie zobaczyć kolejne na podobne tematy, to zachęcam was do pozostawienia lajka oraz subskrypcji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, narka!